Siemanko, pokażę wam, jak mój dziadek trzymał gołębie. Ja go nie znałem, bo umarł zanim się urodziłem. A pod takimi dachami kiedyś trzymali gołąbki, jak ktoś pamięta, na wsiach. Tutaj pewnie co weszło do stodoły, to też widać takie małe okienka, to tam też pewnie były gołębie. Nie będę tam zaglądał, ale przywiozłem ze sobą drabinę, bo chciałem wejść zobaczyć, co jest tu na górze, czy też jakiś gołębnik. Ja dziadka nie pamiętam, babcię to jeszcze pamiętam, ale tu jakieś są szczątki zwierząt, jakieś pióra, skorupy jaj, kurzych dużo jest, o, skorupy. I tam jakieś całe szczątki zwierząt, więc przypuszczam, że kuna czy coś. Wolę tam nie wchodzić, bo pewnie ma gniazdo, a wiecie jak to dzikie zwierzę, to jak to dzikie zwierzę. Tu się mój tata wychował. Tutaj gdzie, tu w tych krzakach, to stał dom taki z białej cegły, z białej tej, z kamienia białego. Wejdę tam do tej obórki zobaczyć. Babcia żyła, później wuja umarł. Do domu to nie będę tam, pewnie pozamykane mnie nie interesuje. Zobaczcie, tu jest pełno takich jakichś dziur. O, zobaczcie, jajka, gniazda powygniatane wszędzie, stare słomy, zobaczcie, takie legowiska, jakby ktoś tu łóżko rzucił, coś tu spało pod tym lego, pod tym łóżkiem, na pewno jakieś zwierzę. I tam, zobaczcie, takie dziury w tych, tam na pewno coś wygrzebało i tu ktoś podłożył łóżko, pewno sobie wchodził tam. I tu też wygniecione takie. Lepiej nie wchodzić, bo może jakieś zwierzę, pełno tu skorupek jaj. Może jakieś zwierzę na mnie chujnąć. Ładnie ktoś tu poczyścił, bo tu było pełno krzaków. Kosą ktoś widać, że wykaszał. Jest tabliczka, teren prywatny, nie wchodzić. To jest w takim polu szczerym. Matko, zobaczcie, tu chyba był kurnik. Ta grzędy, taka fajna słoma. Tu chyba też wychodziły tędy coś, kury. Tak, bo zobaczcie, jakie jest starodawne. Zobaczcie z tych. Po tym wchodziły i tu wychodziły sobie. Zobaczcie, jak kiedyś. O. I tu było. Kurde, żeby mi coś nie wyskoczyło. O, i tu kratka taka miała. Wszystko spróchniałe. Ja mam 41 lat. Mówię, dziadka nie pamiętam, w tej stodole pamiętam, jak się bawiłem. I tu wchodziły, i tu chyba wychodziły coś. Ale to masakra, fajnie. Coś tu się, nie wiem, czy zawaliło, czy... O, tutaj. Zobaczcie, ile pierza. Tam widzicie? Tutaj to zwierząt. A i tam tak nagram. Ja nie będę tam wchodził. Trochę strasznie. A tutaj. Coś tam spało chyba w tym, tyle pierza.
Słoma. Tu na pewno też były gołębie, wiecie. Tu były na pewno jakieś, zobaczcie, takie starodawne półki robili z tych. Z patyku, widzicie? Kawał historii. Nagram to, bo tam nie będę wchodził, bo trochę strasznie. Jakiś czaszka. Ta, zobaczcie. Czaszka czegoś. Papierosy tych już nie produkują. Kawał historii. Ale zobaczcie, jakie robili te uchwyty, wieszaki z tego, z ta taka ala proca. No to grzybów na pewno rośnie. No, taka też trochę moja działka, bo moja działka, no. Do podziału z wieloma innymi osobami, ale jak wam nagram, kurde, tu to zwierzyna pewno, zwierzyna niezła. Lubię takie zakamarki, ale strach wchodzić, tak? Większość tam, co? No tam było też gorzej, bo bezdomni mogli być, nie? W tej kamienicy. No na pewno byli, tylko gdzieś wyszli. W domku to nie będę nagrywał, bo jestem tu w celach gołębiarskich. O, tutaj widać, że był kiedyś pies, buda była. O, tu chyba sobie coś wychodziło. Tak, tu był łańcuch. Jest łańcuch. I pewno jakaś buda taka, nie? Dla psa, jak to na wsi kiedyś mieli. Stare garnki. Ale sąsiedzi tam mieszkają, nikt. Zaraz ktoś zadzwoni pewno do ciotki, że się ktoś tu kręci. A wszystko, okienka, nie będę nagrywał, tylko tak wam chciałem. Wszedłbym na ten strych, ale wiecie, nie chcę mieć do czynienia z dziką kuną, nie daj Boże, jak jeszcze młode by miała, nie? Drapkę przywiozłem, mój mini samochodzik. Ale jest mini samochodzik, ale bardzo dobry ten samochód. Drapkę to, żebym nie zapomniał, się położy. Jeszcze wam nagram. Ja tu byłem kiedyś, dzieciakom pokazywałem. Patrzcie, studnia. Też niebezpieczne. Wszystko pozawalane. Wiadro od wody. Jeszcze woda jest w studni, a głęboko, jakby ktoś wpadł, to nie daj Boże. No więc tak. Mówię, tu stał kiedyś taki fajny domek. Gdzie pamiątka nawet dla moich dzieci. Taki domek z białego kamienia. O, tutaj stała jeszcze jakaś. Tu kawałki czegoś widać, murka, wszystko, ale to bardzo dawno, bardzo, bardzo. I tak jak mówię, no, gołębie kiedyś tak trzymali. Przypuszczam, że się tu lęgły, ale też wchodziły do obory, nie? Wiecie jak to. Były te na kozłach pod tym dachem. Takie trzy. Nie wiem, może było więcej, nie? To wisi, to co tu jest, to wisi na pewno kupę lat. Nawet nie wiem ile.
Może i koło 100 lat? No nie wiem. Może nie, bo to murowane. Ja mam 41. Pamiętam to, jak przyjeżdżałem do babci. I tu pewno tymi sobie też wchodziły, nie? Dla gołębi specjalnie. Dobra, no taki krótki film. Mówię, nagram dla potomności. Może mnie moja rodzina obejrzy. Obejrzą sobie swoją działkę. Część. I tak to jest. Obórka. Dobra. Jadę do domu. Gołębie były tu w lesie, tu na pewno. Jastrzębi. Tu kiedyś nie było, tu same łąki były i pola. Nawet słomy bym sobie trochę wziął do swoich na rzucić, ale strach trochę tej słomy, żeby mi coś nie wyskoczyło. Na razie, trzymajcie się wszyscy. Cześć. Jadę już do domu, o taką drogą, o drabina przez okno, same pola. Ale kiedyś to było fajnie. Wziąłem trochę tej słomy, bo ona taka długa. Teraz to już nie ma takiej długiej słomy. Jak takie długie udźbła, że te gołębie we woreczek sobie trochę nasypałem. Z wierzchu ręką co sięgłem, bo strach. I powiem wam, że jeszcze pradziadek w Śpicimierzu też miał gołębie, o, a tam jest ta wieża, co ja tam mieszkam. W Śpicimierzu pradziadek, i tam to by było ciekawiej. Tam to podobno za tamtych lat, czyli ja to już w ogóle nie pamiętam, bo to z 50-60 lat, to może więcej, to on podobno miał masę tych gołębi, cały strych. Bo ja byłem teraz tam, o, w tych drzewach, to tu miał mój dziadek od strony taty, a tu, gdzie ja mieszkam, to dziadek od strony mamy, nie? Ale w Śpicimierzu był dziadek mojej mamy, czyli mój pradziadek, i tam podobno kupę gołębi było. Ale tam nie mam takiego kontaktu. Tutaj to weszłem, bo wiecie, jak do siebie, to się trochę nie... Tam by musiał wuja. Na pewno by mi pozwolił nagrać, ale nie wiem, czy tam stoją jeszcze te budynki. Tam taki był murowany, pamiętam, po lewej, po prawej stronie, jak się wchodziło. Matko, od tego, od strony bramy, po prawej stronie, no taki z białego kamienia, taka jakby obora, czy co to było, i tam na strychu, i tam były gołębie. Tam jak dziadka jeszcze nie było, to tych gołębie latały. Ja coś za dzieciaka tak trochę kojarzę, ale później się nikt tym nie zajmował, bo... No i zobaczcie, jak to w genach jest. Mój ojciec nie miał gołębi. O, i to było tam. Tu nie było tych domów, wysiadało się z PKS-u, się PKS-em przyjeżdżało. Tam jest taka główna trasa i się szło. Szło się tą drogą, co ja teraz, tu była inna droga, kiedyś nie było tyle samochodów. Szło się tu przez te łąki, tu były pastwiska, krowy, teraz krowy nie zobaczysz. I zobaczcie, jak mi napadało w samochodzie, a trudno. Czego to się nie robi dla moich widzów. I ten, i się szło tu przez łąki, i ten, ale to była radocha, to była radocha. Niby głupi taki spacer, przyjazd do babci. Mleka od krowy się ciepłego człowiek napił. Teraz to są inne czasy. O, szło się, szło, i tam, pamiętam, to była wyprawa przez łąki. Nieraz się w placek krowięcy wdepło, ale to była atrakcja. Teraz to pochodzić po starych stodołach, poganiać się w chowanego, pełno dzieciaków przychodziło, przyjeżdżało też kuzynów.
fajnie. I jedziemy dalej. Teraz tu jest tu bardzo szeroko, domów nabudowało się. A w Śpicimierz to jest tam, gdzie te dywany na ten, na święto. Boże, co to? Boże ciało. O, na Boże ciało. A tam stoi gołębnik mojego znajomego. Pozdrawiam cię, Krzysztofie. O, tam nie będę mu nagrywał, tam w oddali. Ja mieszkam tam w tamtą stronę. Kawałek. Ładne stawy. Tu się na ryby kiedyś przychodziło. O. I się człowiek cieszył życia. Teraz życie inne. Dobra, taki film. Może kiedyś nagram w tym Śpicimierzu, pojadę na Boże Ciało. Zapytam się wuja, jak tam jeszcze coś stoi, to wlezę na strych i dla was nagram, nie wiem. Nie obiecuję, ale się postaram. O, same pola. No, kiedyś to mi poszły, to tu chodziły te gołębie. O, same pola dookoła. I gdzie one miały usiąść? U kolegi na gołębniku tam w oddali. To szare po prawej stronie. Dobra, tam ma pocztowe. Narka, jeszcze raz, trzymajcie się. Piszcie, czy się film podobał, czy nie. I zasubskrybujcie kanał, bo... Bo czym więcej subskrypcji, tym więcej jest motywacji do nagrywania. A mam wam dużo jeszcze ciekawych rzeczy do pokazania. Na razie, trzymajcie się.